Cześć, tu Tomek z Kości. I Osti. Zapraszamy was... Nie, nie umiem zaczynać. No. Witajcie, tu Osti z Kości. I Tomek. Dziś w Kości Rek pogadamy sobie o Wośpie, który już zaraz za rogiem jest. Pogadamy sobie o imprezę, którą przenieśli, a którą mam nadzieję, że się odbędzie. Pogadamy sobie, co tam ciekawego wyprawiają ludzie w internetach i opowiemy wam o kilku fajnych gierkach, które to żeśmy ostatnimi czasy sobie pograli, o których warto wspomnieć, no bo są ciekawe. Tak jest. To co? Dawaj, zaczynamy od Wośpu. To tak jak co roku, odkąd w sumie istniejemy, czy już dwa lata, trzy? No, trzeci Wośp to będzie. Tak, trzeci raz to zawsze byliśmy na Wośpie. Tak jest. Z naszą strefą grania. Rok temu nawet mieliśmy dwie strefy grania. No nie, no dwa lata temu też. No to jak to czwarty Wośp teraz będzie? Wow. No przecież już dwa razy byliśmy w Luboniu. Tak. Raz byliśmy w Puszczy, jak tylko w Puszczy było, nie? Mhm. Kurczę, dobrze. To czwarty raz. To czwarty raz. Ale tym razem niestety nie uda się spotkać na żywo. No niestety nie. Co zrobić? Ale za to planujemy zrobić spotkanie online. Pewnie ten odcinek ukaże się już po tym spotkaniu, no, ale... No, tak. Mam nadzieję, że będziecie i tak. Poza tym na naszym live będą licytacje. Mamy kilka gier przygotowanych, jedną niespodziankę, może nawet kilka niespodzianek. Aha, może. Poza tym, jeśli ktoś się nie załapie na naszego live'a, ma czas do końca miesiąca wylicytować na naszym wydarzeniu dodatkowe zestawy. No, żeby do wydarzenia trafić, to tam musicie na naszego face'a wejść, tam gdzieś we wydarzeniach, albo w poście gdzieś będzie. Opublikujemy jeszcze też przypomnienie. Bo jak te wydarzenia zawsze trochę ukryte. Tak jest. I co możecie wylicytować? Świetną gierkę Stellium. Świetna gierka. Tak, gadżety naszej księgarni, które prezentowaliśmy wam w grudniu z kalendarza. Nie wszystkie, bo niektóre nam się bardzo spodobały i zatrzymaliśmy. Ale dołożyliśmy na przykład gustowne skarpetki tak dla jest, gracza. Dokładnie. Do tego... Zresztą też od naszej księgarni one były, nie? Tak. Dodatkowo nasze gadżety. Tak jest. Co jeszcze było? O, nowość od Foxów, która jeszcze nie została wydana, Isle of Pan. W Polsce to jest Wyspa Fauna. Tak. Bardzo fajnej, no ładnie wygląda ta wersja. No bardzo ładnie wydana i możecie ją mieć przed premierą. Dokładnie. I co jeszcze jest? Dodatek do baraża. O tak, dodatek do baraża. No. I chyba tyle. No chyba, że coś jeszcze znajdzie. Tak. To. Oprócz czego w ogóle jest nasza skarbonka, bo założyliśmy skarbonkę wośpową. Czyli taką naszą wirtualną puszkę, gdzie możecie się zalogować. No i po prostu przelać dla wośpa. Nawet nie trzeba się logować. Znaczy, no nawet nie można zalogować. No, trzeba wejść, wpłacić i tyle. Kliknąć, zrobić przelew. Tak. Na dzień dzisiejszy. No dobra, to jest już. Na dzień dzisiejszy jest prawie 140 zł. Dzień dzisiejszy. Tak. Taki trochę jak co ktoś będzie za rok. No, no w każdym razie fajnie, bo się ruszyło. Ludzie coś tam wpłacają. Ruszyły się też te licytacje. No więc, no co. Mamy nadzieję, fajnie, że. Uda nam się uzbierać jakąś fajną kwotkę, szczytny cel, no to co? No to tak jest. Fajo, że coś tam się znajduje. No i wszystkie gierki są od nas. No tak, no tak. A jeszcze właśnie na live będą dodatkowe gierki do wylicytowania. To jest całkiem fajne. Tak, no ale to już pewnie będzie po fakcie. Także oglądając to będziecie mogli zrobić sobie retrospekcję, cofnąć się. Wrócić do live'a, co tam było. Tak, jak byliście na live. Dobra, nieważne. Imprezki. Fanfest. Co luty? Właściwie co luty? No dwa razy, raz po raz trzeci w lutym powinien odbyć się kolejny Fanfest. No byliśmy i... od początku tam, nie? Tak jest. Od pierwszej. No i był w planach rzeczywiście. Mieliśmy tam robić strefę gier planszowych. No ale... Wiadomo, że właściwie to teraz jeszcze nic nie wiadomo, więc impreza została przeniesiona na kwiecień. Także jeśli będziecie w kwietniu i może wreszcie to wszystko się skończy, wreszcie będzie można robić takie wydarzenia, to wpadnijcie w kwietniu do Poznania na FanFest, gdzie będziecie mogli między innymi pograć sobie z nami w planszówki, ale też zobaczyć fajne cosplaye, może samemu wystąpić. No i dokładnie. Zobaczyć, jakie tam różne ciekawe atrakcje przygotowali dla was. Tak, szukajcie w necie FanFestu, tam znajdziecie więcej informacji. Tak jest. Co? Zanim przejdziemy do gierek, to jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Bo nasz tu
nieobecny Mamik wyprowadził się na kraniec świata. To jest strasznie daleko. To jest... Tam, gdzie słońce zachodzi. Ja nie wiem, czy on potrzebuje paszport, pewnie tak. No w każdym razie strasznie, strasznie daleko. No i chłopak się tam nudzi, więc co? No więc zaczął sobie prowadzić kanał planszówkowy. Także zapraszamy Was na coś o planszówkach. Kanał, gdzie dowiecie się czegoś o planszówkach, gdzie możecie zobaczyć rozgrywki, możecie zobaczyć tłumaczenie zasad. Ale też rozgrywki z serwisu BGA. No, tak. Bo dużo się tam publikuje z serwisu BGA. No a także newsy ze świata Kickstartera. Także jeśli na coś polujecie, nie wiecie na co wydać pieniądze, to Mamik Wam powie, gdzie najlepiej ulokować kasiorkę. Także co? Zapraszamy. Gdzieś tam pod filmikiem oczywiście wrzucimy link, żebyście sobie znaleźli. I co? Coś jeszcze mamy z ogłoszeń? No, ja mam tylko nadzieję, Mamik, że jeszcze będziesz do nas wpadał, nie? Że na to gościnne wizyty. No, teraz przy odległości to rzeczywiście gościnne. Dobra, nie śmiejemy się. Właściwie mamy tak samo daleko. Tylko, że on ma lepiej, bo ma z górki. Dobra. Nie przedłużając, opowiemy Wam troszkę o gierkach. Tu już widzicie, tam troszkę pudełek leży. No bo co? No, nie ma spotkań klubowych, jak mamy Wam inaczej pokazać gry. No oczywiście mam nadzieję, że oglądacie szybkie wrzutki i inne nasze wypociny na YouTubie. Tam większość tych gierek pokazujemy, także te, co tu zaraz omówimy, to już gdzieś tam pewnie się na naszym kanale przewinęły, albo się przewiną. No i co? Dużo gierek w ogóle, znowu jeszcze szybkie odejście, na Facebooku mamy post, gdzie właśnie piszemy o grach, które niebawem, się czy po prostu w tym roku ukażą się w Polsce, będą w Polsce wydane, a już właśnie możecie od nich zobaczyć filmiki. No i tak właśnie kilka gierek tutaj, kilka. No. To są gierki, które właśnie niedawno ograliśmy i całkiem fajnie tak wyglądają. Jest. No dobra, to co? Ja sobie zacznę od gierki Ford. Ford gra, no już przykuwa przede wszystkim ilustracjami a la Root. Tak, bo ten sam rysownik. Ten sam rysownik zresztą, to nie ma się co dziwić. Fajna gierka, nie będę rozkładał. Na szybkiej wrzutce, tak jest. W każdym razie gierka, w której budujemy forty. Mamy swoje gangi dzieciaków. I będziemy sobie ściągać coraz to nowych członków do naszego gangu, którzy będą dzięki swoim akcjom pomagali rozwinąć nasz fort, zbudować jego kolejne jakby poziomy. Będziemy zbierać sobie zabawki, które są po prostu fajnymi drewnianymi żetonikami. Będziemy zbierać jedzenie, czyli takie a la małe pizze. No i przede wszystkim deck building. Deck building o tyle ciekawy, że zagrywając karty, będziemy te, z których nie skorzystamy, będziemy musieli wyłożyć przed naszym fortem. I w tym momencie będziemy mieli fazę rekrutowania, czyli mogę wziąć na rękę albo nowego dzieciaka z głównej puli do rekrutacji, albo któregoś z których ja wyłożyłem, tylko dlatego, żeby ktoś mi go nie zakosił, bo mogę wziąć też jednego z dzieciaka z puli przeciwnika. Także to, że zdobędziemy jakiegoś fajnego dzieciaka, to nie znaczy, że on u nas zostanie. Gierka, według mnie dość przyjemna. Mi się podoba. Tak, prosta tak naprawdę. Trochę tam tekstu jest, ale tak naprawdę niewiele. Wszystko jest załatwione fajnie czytelnie poprzez ikony. No fajny klimacik, jeśli lubicie deck buildingi. No to jest taki fajny, trochę inny deck building. Tak. W każdym razie naprawdę. Musimy osiągnąć odpowiednią liczbę punktów, żeby wygrać. No wiadomo, nie? Bardzo fajnie, mi się bardzo podoba. Tak, bardzo, bardzo. I bardzo fajnie, spoko wydana. Tak jest, także fajnie by było, jakby ktoś się u nas tym tak zainteresował, nie? Dobra, to co? Też lecisz od małego? Tak, małe. Gierka 1987, Channel Tunnel. Jest to gra, w której... Dobrze, pokazuję? Dobrze. Dobrze. Gra, w której budujemy tunel między między Francją a Anglią, tak, czyli kanał La Manche. Tak jest. Bardzo fajne gierka, są na takie, nie przepychanki, tylko
gierka, w której w sumie musimy dojść do środka tunelu jako pierwsi i wygrać. No choć nie oznacza to, że właśnie tak, wygramy. Tak. Nie? No i to wtedy zakończa grę. Ta gierka wygląda, tak się prezentuje tutaj gierka. I tak, w grze chodzi o, zajmujemy akcję, kładę nasze dyski. Jeśli położymy dysk na jednej karcie, to przeciwnik może nam je przebić, ale musi położyć ten sam kolor, ale o jeden więcej. I tak właśnie musimy zdobywać te dane karty z akcjami. Tak, no przede wszystkim gierka dwuosobowa. Także jeśli lubicie gry skrojone pod dwie osoby, no to ta naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Znaczy, no kurczę, typowo dwuosobowe gry muszą być fajne, bo inaczej coś się nie sprzedadzą. A ta według nas jest bardzo fajna. Też dziw, że jeszcze nikt nie wydał, bo to naprawdę bardzo przyjemny tytuł. No i właśnie jest fajne to, że jest pełno różnych akcji, kart, które możemy zrobić i tak naprawdę w takim małym pudełku upchało się naprawdę spory kawał gry. Tak, i to taki wyścig w sumie, nie? Że no tak. Ścigamy się, kto pierwszy zrobi daną rzecz, już widzimy, że ktoś zbiera krążki, na przykład czerwone, o, to na pewno zajmie tą akcję, a patrzy, o nie, jednak nie. Bardzo dużo zwrotów akcji i mi się bardzo podoba. Zwrotów akcji, bo fajna jest asymetryczność w ogóle, nie? Tak. Bo jedni grają francuską stroną, nie? Drugi Anglikami. I żeby było nawiązanie do autentycznych wydarzeń, to na przykład zalanie angielskiego tunelu jest tu też odwzorowane, że na przykład mamy większą szansę na uszkodzenia. Nam się w ogóle dostaniemy dodatkowe karty, dociągamy uszkodzeń, jeśli pojawi się u nas woda. A Francuzi na przykład w tym przypadku nie biorą totalnie nic. No i fajne jest to, co właśnie tam mówił z tymi dyskami, bo oprócz tego, że w ogóle przebijamy, to ja przebijając dyski Tomka, te jego biorę z powrotem do siebie. No, tak, też. No. No. Chociaż też nie jest tak do końca łatwo, bo muszę zawsze wyłożyć wszystkie danego koloru. Więc to, że nagle ich tyle zdobyłem, no to nie mogę sobie ich rozczepić, żeby zrobić więcej akcji. Mogę zrobić jedną, ale na przykład taka, która już jest gdzieś tam zajęta. W każdym razie bardzo, bardzo fajny tytuł. Dobra. To co? To jak jesteśmy przy różnych dyskach, zmieściło się na ekranie. No to jest Merv. To gra, która przykuwa w sumie na pierwszy rzut oka grafiką pudełka. No ona przykuwa wszystkie, nie wiem czy to zobaczycie na tyle jak to się prezentuje. W każdym razie gierka bardzo fajna, bo ma to co lubię, czyli zagrywamy akcje, które nierzadko przynoszą zysk też przeciwnikowi. Czyli robiąc coś, daję też coś przeciwnikowi. Czyli oprócz tego, że sam muszę wymyślić jakiś tam mój plan działania, no to muszę się zastanowić, czy za bardzo gdzieś tam w tym momencie komuś nie pomogę. Tak. Bardzo kolorowa, bardzo fajna gra. No, nie wiem, do czego to najbardziej porównać. No te pięć klanów. No, mi trochę z Coimbrą się kojarzy ta gierka. No bo kolorowe, taki sam. No kolorowe, też mamy te szlaki, powiedzmy, podróży. Tu w tym momencie jest to tam meczet, czy jak to tam się u nich nazywa, jest handel, są karty, karawany, które zbieramy sobie, sety, są budynki, stawiamy te budynki aktywujemy, żeby przynosiły nam jakieś dobra, możemy je ulepszać. A głównym elementem jest wielkie miasto. Tak jest. Które też rozbudowujemy. Jest to wspólne miasto, wspólnie rozbudowujemy. Tylko mamy kontrolę nad którymiś tam budynkami. Ale nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wykorzystali też budynki przeciwnika. Tylko tak jak mówiłem, wtedy też da przeciwnik coś tam sobie dostaje. Fajne w tym, że ktoś ma na przykład trzy swoje budynki w jednym rzędzie, wykorzystuje może to wykorzystanie w jednej akcji, ale jeśli jesteśmy pierwsi, my możemy tam wejść. Tak my jest. Wykonamy wszystkie akcje, wszystkie dostanie zasoby. A przeciwnie są tylko jedną. Tak, bo jeśli w rzędzie mamy ileś, to one się kumulują, bo tu obchodzimy tą planszę sobie dookoła i w zależności gdzie położymy dysk, to taka będzie kolejność. Oczywiście mamy tam wielbłądy, którymi możemy zaś te kolejne rundy tą kolejność zmieniać, mieszać, ale co najważniejsze są tu, kto to właściwie atakuje? Hunowie? Nie. Kto to atakował? W każdym razie... Ktoś atakuje. Tak. Mongołowie? Tak, Mongołowie. Mongołowie chyba. Hordy Mongołów. Tak. Hordy Mongołów atakują nas i jeśli miasto... Mongol. Jest. Jeśli miasto nie jest bronione murami, które też możemy budować i za które dostajemy punkty, tym więcej właściwie punktów, im więcej... Inaczej. Zaraz namieszam.
Każdy mur chroni dwa budynki koło siebie. I jeśli są to budynki nasze, to dostaniemy za każdy taki budynek po jednym punkcie, ale jeśli będą to budynki przeciwnika na przykład, to za każdy taki budynek przeciwnika dwa punkty. Mało tego, te mury chronią nas przed właśnie tymi atakami. Oprócz tego możemy też strażników sobie stawiać. No jest kombinacji, trzeba czasem tak, się zastanowić, czy poświęcić jakiś budynek, czy nie. Tak, tyle, że miasto ma cztery strony i Mongołowie będą atakować z każdej strony, więc żeby chronić jeden budynek, potrzeba mieć minimum dwa mury. Albo opłacić zaś koszta. No w każdym razie gierka... Jest tutaj co robić. Jest co robić. Według mnie bardzo przyjemna. Fajnie mi się grało raz drugi, także naprawdę. Fajny tytuł, fajnie przede wszystkim też wydany. No dobra, tak. To co tam ty nam pokażesz? To świeżutka nowość. Świeżutka. No tak, bo chyba w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu wyszło. Rallyman GT. Gierka wyścigowa. Tutaj ścigamy się po torze, w sumie, o tutaj zobaczycie, o takim torze, możemy sobie te tory dowolnie modyfikować, możemy też skorzystać z torów, które zostały pokazane w instrukcji. Każdy z nas dostaje taką jeden z samochodów GT, bardzo fajnie te samochody wyglądają, są takie plastikowe, małe, ale są odwzorowane do kart w grze. No tak, każdy jest inny, nie? Te szczegóły fajnie są pokazane. Na takich małych modelach. Nie, co tu mamy? Tu mamy wyścigi, któremu zarządzamy jakby kostkami. To my oznaczamy, wystawiamy kostki, jak daleko chcemy jechać, jaką prędkość jeszcze chcemy rozwinąć, ale też musimy patrzeć na zakręty, w których musimy zmieścić się w odpowiedniej prędkości. Czy możemy zacząć na czwartym biegu, ale musimy wyhamować do drugiego, więc musimy kostkami odpowiednio ustawiać, żeby sobie ten balans zrobić. No i ścigamy się. Możemy to. O! Jeśli fajny motyw jest taki, że jak obstawiamy te kostki, możemy wykorzystać nawet 6 kostek i możemy sami decydujemy, czy kulamy każdą pojedynczo, czy wszystkimi naraz. Jeśli wykulamy wszystkie naraz, to wtedy dostajemy jakby takie żetoniki odwagi. Mhm. A jeśli po kolei, no to mamy kontrolę nad każdą kostką i możemy w każdej chwili spasować. A po to możemy, spasować, żeby uniknąć wypadku. Bo jeśli mamy wypadło nam 3 minimum 3, bo w zależności na jakim torze jesteśmy i jakie mamy opony, czy mamy modyfikację samochodu, to na podstawowym 3 wykrzykniki daje nam wypadek. Mhm. No i wtedy jak wypadniemy z zakrętu, to obracamy się, tracimy kolejkę. Jeśli jakiś większy tak wypadek, to dwie kolejki tracimy. Tak, także naprawdę przyjemna, taktyczna gierka. Właśnie fajne jest to, że można zaryzykować, dać ten tak zwany gaz do dechy, dostać te znaczniki. Jak to się nazywało? Finezji chyba. Może nie, pewnie nawet nie. W każdym razie dostaje się te znaczniki, a nimi później możemy opłacać jakby... Skupienia. Możemy opłacać zabezpieczenie kostki. Czyli fajnie ich sobie nazbierać, żeby później pod koniec gry już sobie szaleć i móc sobie opłacać bezpieczeństwo kostki, że nawet jak wykulniemy ten tam wykrzyknik, no to nic nam... Tak. Nie grozi. Mamy pit stop, możemy też zmienić sobie samochód. Tak, do tego... Są warianty, gdzie możemy naprawiać swój samochód, gdzie on się niszczy. Tak. Jest też zmiana pogody. Jest. Są też dodatki, które możecie sobie zakupić, bo w ogóle wydawnictwo Czacha. No i jeden na przykład z dodatków daje taki fajny trójwymiarowy mostek, wiadukcik. A też mamy inne samochody też, nie? W dodatkach. No tak, no różne rzeczy. Mamy GT6, mamy GT5, GTT, nowe samochodziki. Tak jest, w każdym razie bardzo przyjemna gra. Nie. Jak na wyścigi to... Tak, ma fajne, proste tak naprawdę zasady. Do czołówki się wspina i bardzo przyjemne. Gier wyścigowych. Tak, no fajne jest to, że można sobie dowolnie, nie? Bo gdzieś tam mamy tą Formułę D czy coś tam, już są po prostu gotowe tory, czy tak jak gramy w bolidy, no mamy po prostu gotowe tory, a tu są te tory z heksu, więc sobie je... O. Możemy dowolnie zmodyfikować. To jest motywem do gry solo. Mam zamiar usiąść do tego solo, bo możemy wejść na stronę oryginalnego wydawnictwa Holy Grail, tak, Holy Grail Games. Tam autor publikuje trasy i wyzwania na te. Co miesięczne, czy tam co tygodniowe nawet. Więc można fajnie się sprawdzić. No okej. Okay. No dobra. To co? To ja wam powiem teraz o Whistle Mountain od Bezier Games. Gierka, w której będziemy właściwie nawet nie tyle zarządzać robotnikami, co pojazdami.
W górach będziemy wydobywać sobie surowce, będziemy budować różne machiny, a będzie to wszystko powodowało roztapianie się tam czapy, powiększanie się ilości wody, no i zalewanie. Zaraz do tego wrócę, bo to dość istotne. Co fajnego, poruszamy się tutaj mepelkami. Mamy balon, mamy sterowiec i mamy jeszcze większy sterowiec. No. I fajne jest to, że jest tu parę aspektów. Mamy zarządzanie kartami, możemy sobie kupować ulepszenia, możemy budować maszyny. Fajnie, bo z tych maszyn też korzystają inni gracze, więc to, że wybudowałem maszynę, to nie znaczy, że ona gdzieś jest tam moja, bo ona trafia na planszę i mogę ją postawić, a w kolejnej grze już może się okazać, że tak powiem, nie załapie się na nią, bo ktoś inny sobie skorzysta. Jest to po prostu takie czyste robienie kombosików, kombinowanie, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, żeby jak najwięcej zbić się na tym, powiedzmy, moście, tamie. Tak, i za każdym, no, naszych pracowników przemieszczamy, później możemy punktować, wtedy ci pracownicy przynoszą się na daną taką jakby tabelkę punktów też. No, jakąś tam wieżę. No, w każdym razie trzeba uważać, bo gdy podnosi się poziom wody, a jeśli przekroczymy po prostu miejsce na planszy, bo to jest, będziemy układać znowuż takie, powiedzmy, ala tetrisowe klocki i w pewnym momencie przejdziemy taką graniczną linię na tej planszy i wtedy zaczyna się nam podnosić poziom wody, co odcina nas od dolnych machin, powiedzmy, czyli tam jakiejś akcji, ale także, jeśli nie zdążymy uciec z naszymi robotnikami, no będzie ich ta woda porywała do takiego fajnego wiru, który jest na dole planszy, no i tam będziemy za to zostawać niestety minusowe punkciki. Gierka według mnie bardzo fajna. Taka oryginalna. Tak, strasznie oryginalny pomysł. No, widać, że to są parę motywów z różnych gierek, ale są tu naprawdę, są fajnie połączone i całkiem przyjemnie się w to gra. No i też przykuwa oko, no bo mimo wszystko te sterowce... Duża plansza, kolorowa. Tak, duża plansza. No właśnie, kurczę, nie wiem, czy te duże plansze to jest taki plus teraz w grach, bo ja nie wiem już, jakie stoły trzeba mieć co do po niektórych tytułów. No tak, to jest duże. Polecamy. Oczywiście mamy nadzieję, że się w końcu to wszystko odblokuje, będziecie mogli przyjść do naszych klubów, na nasze wydarzenia i pograć w te gry, bo aż szkoda, żeby się tak kurzyły, bo są naprawdę, naprawdę dobre. Fajne. Dawaj tam jakiś tytuł z twojej strony. Kolejny oryginalny tytuł. Pendulum. Ale wahadło. To jest Stony Meyer Games. Tak, Stony Meyer to wiadomo, ładnie wydane. Nie? W lutym wyjdzie wersja polska od Albi. Tak jest, jako wahadło. Wahadło. Tak. Jest to gra to czasu rzeczywistego, czyli nie wiem. Trudno wytłumaczyć. Dokładnie. My tą grę mamy chyba od października, a zagraliśmy niedawno dopiero. Tak jest. Ponieważ, nie wiem, ciężko mi było samemu się skupić, jak to będzie działać, ale naprawdę działa fajnie. Jest to gra w sumie tak, rozkładamy planszę, tak to będzie lepiej widać. Plansze, każdy ma swoje planszetki, podobnie jak w innych gier Stone Meyera, gra polega na tym, że będziemy rozwijać się na kilku torach. I to od tego, na jakim miejscu będziemy torze, tak będziemy kończyć grę i punktować. Gra czasu rzeczywistego, czyli gra, w której nie mamy tur, gdzie każdy gra jakby nie wiem, jednocześnie, wszyscy gramy jednocześnie, to gra, w której zarządzamy klepsydrami. W momencie, może mamy, na początku gry mamy dwóch swoich ludzików i tych dwóch ludzików rozkładamy, gdzie chcemy na planszy. Tylko możemy je dołożyć w miejscu, gdzie nie ma klepsyd. Tak jest. W momencie, kiedy klepsyda wejdzie na pole, gdzie jest ten nasz ludzik, możemy wykonać dopiero akcję naszego, tam gdzie stoimy. Mamy do dyspozycji klepsydę, która ma 45 sekund, 2 minuty i 3 minuty. Wiadomo, ta, która trwa 3 minuty, ma najkorzystniejsze akcje, ale każdy się liczy. Znaczy, tylko tak wtrącę, żeby mam zobrazować, bo o co chodzi z tymi klepsydrami? Mamy po prostu rzędy akcji. Jeden rząd, drugi rząd. I klepsydra stoi sobie na jakim rzędzie tak długo, aż się piasek w niej nie przesypie. W momencie, kiedy się przesypie, ktoś, kto to po prostu zauważy, bierze i przestawia ją na drugą stronę, obracając,
na kolejny rząd akcji. I w tym momencie możemy wziąć tych mepelków, którzy wykorzystaliśmy. Tak, które że już są jakby uwolnieni od tej klepsydry i położyć ich gdzieś, gdzie tej klepsydry nie ma. A tam, gdzie klepsydra się znalazła, możemy wykonać po prostu akcję. Tak. I to jest takie W pierwszej rundzie, bo takie, co tu trzeba robić? No. Tak. Piesek się sypie. Szybko. Tak, na początku jest strasznie chaos. Tak, na początku jak graliśmy się w trzy osoby, to mówię, no dalej pierwszy ludzika w czasie przyzwołują. I wielki zamęt był, ale pod koniec gierki naprawdę fajnie to wszystko chodziło. I każdy dobrze tam szczai, o co chodzi. No tak, bo to jest jak takie wahadło, takie tyk, tyk, tak, tyk. I musicie się wbić w ten rytm tak, przekładania. Niekiedy tego było właśnie takie coś, że zrobię tą akcję, ale jeśli pójdę tu i poczekam chwilę, to może uda mi się obydwie zrobić. Tak, ale można wpakować się też tak, że nie zdążysz czegoś zrobić, bo tu już klepsydra się przesypała, ciebie nie stać, bo jeszcze kolejna się nie zdążyła przesypać, jeszcze nie wygenerowała sobie tam jakiś... Jeśli klepsydra wejdzie na akcję, to możemy tego ludzika wziąć dopiero wtedy, kiedy ta klepsydra przejdzie już na inną akcję. Tak, dokładnie. No, póki klepsydra stoi, no to a na tym polu są ludziki, no to nie możemy ich zabrać. No dla mnie... Ciekawe, interesujące. Tak. Prawda, musicie spróbować też to zagrać. I znowu, że jest asymetryczna. No, każda postać ma inne długości tych rządków, które musimy jakby zapełnić, powiedzmy, punktami. Także każdy już ma jakąś tam, powiedzmy, taktykę mniej więcej narzuconą, którą musi obrać, na czym musi się skupić. Także każdy gracz będzie miał swoją postać. Mało tego, te postacie są jakby dwustronne, bo mamy łatwiejszą wersję gry i trudniejszą wersję. No i w tej trudniejszej dochodzi znowu pełno kombinacji, także dla mnie bardzo specyficzny, to na pewno specyficzny, po prostu to jest taka gra, gdzie no musicie spróbować, ale jak się naprawdę, spróbować, czy wam to podchodzi, nie? Jest, no ciężko to wszystko strzelić, o co chodzi, ale jeśli już w to wejdziemy, to zasady są naprawdę proste. Tak, tak. Później robimy tylko cały czas te podobne akcje, ale naprawdę są one proste. Tak, no mi się strasznie podoba motyw tych klepsydr. Także coś oryginalnego. No i Stone Mayer, czyli ładnie wydane, chociaż to plastikowe te mepelki, ten jakoś bardziej wolę drewno, ale... Tak jest, też. Ale okej. Okay. No ciekawe dlaczego, nie? No nie wiem, czemu tak wygląda. A i taką ciekawostką tutaj jest, że mamy na pudełku numerek wydania. To jest 2586 szósty egzemplarz, 12 tysięcy kopii. Nieźle. Fajne taki bajer. Dobra, to ja jadę z kolejnym tytułem. Santa Monica, tytuł, który zostanie wydany u nas przez Foxów. Dla mnie gierka takie zaskoczenie. Już kiedyś gdzieś tam była na celowniku, ale jakoś tak cały czas się mijaliśmy. Aż do momentu, kiedy usłyszeliśmy, że Foxy jednak tą grę wydadzą. Kurczę, no to trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście tak dobra. I powiem wam, rzeczywiście tak dobra. Naprawdę bardzo fajna gierka karciana, gra, w której będziemy budować swoją plażę, swój bulwar, jak to nazywa? Bulwar? No, nie. Nie deptak. Bulwar, deptak. Jakoś na to się nazywa, nie? A jeszcze jakoś inaczej to nazywa nad morzem, nie? No wiecie, ten no, deptak taki... na pewno. No tą ulicę taką pierwszą przy plaży. No jakaś nazwa była, nieważne. Beach and Street. Street. Ważne, że... bardzo przyjemna gierka, w której będziemy właśnie mieli dwa rzędy, rząd tej ulicy, rząd plaży. Będziemy mieli startowy budynek, który będzie nam mówił o tym, jakie punkty powinniśmy zbierać. Będziemy mieli fajnego VIP-a, czyli takiego jednego, jedynego mepelka, no właśnie nie jednego, jedynego, bo niektóre budynki pozwalają mieć jakich dwóch, który będzie podróżował sobie po tej naszej plaży, po tej naszej lokacji. No i jeśli trafi na rzeczy, które go interesują, no to będziemy na tym robić punkty. Oprócz tego mamy jeszcze meple tak zwanych lokalsów i turystów, które chętnie spędzą czas czy to na leżakach, czy na siłowni, czy w jakimś sklepie z pamiątkami. Czyli pokrótce będziemy też, oprócz tego, że będziemy z tych kart budować sobie tą naszą plażę, ten nasz kurorcik, to będziemy też zarządzać mepelkami, które będą się po tej planszy poruszać. Wszystko to będziemy robić dzięki, jak to ładnie nazwać, no targowi kart, będą dwa rządki karty, zawsze będziemy mogli kupić dolne, górne widzimy, co zaraz zjedzie po zakupie i będziemy dokładać nowe.
Oczywiście to będzie tam też dodatkowe akcje, dzięki czemu będziemy mogli brać z tych górnych, no jest dużo tam kombinacji. W każdym razie gierka bardzo prosta, pomysłowa, no dla mnie naprawdę bardzo, bardzo miła zaskoczka. Fajny ma taki styl graficzny, tak, tych ilustracji. Widzicie pudełko, to takie są karty. Tak, że jest taki fajny, pastelowy, taki. Nie, no naprawdę bardzo, bardzo. Ładnie się prezentuje, jak się. Tak, bardzo przyjemny tytuł. Taki raczej z tych prostszych, ale taki, który chce się grać i grać i grać. I rozgrywka też trwa, nie wiem. No pudełko. To jest 45 minut. Tak, z pół godzinki może wyjść. Może być. W każdym razie Santa Monica naprawdę warto czekać, bo tytuł jest dobry, jeśli nawet nie bardzo dobry. Okay. A teraz wam pokażemy też inny bardzo dobry tytuł, który też nas bardzo mile zaskoczył, nie? Tak. Wielkością pudełka. Masz czy masz? Zaginiona wyspa Alnak. Tak jest. Jest to gra, po której jeszcze nie spodziewałem się za dużo. No ja też, ale myślę... przez Sanctum. Tak. Graj się w Sanctum. Też CGE, też dużo hałasu, miało być to takie Diablo na planszy i powiem wam, że gierka fajna, ale żeby zagrać raz, może drugi. Tak, i też, no. I bałem się, że tu będzie to samo. No, ja też, właśnie. Dla duży był hałas na tą grę. Tak zwany hype, nie? No tak, ona chyba się rozeszła po tygodniu, kiedyś pojawiła w sklepie. No szybko, szybko. Już do dróg. I tak samo na stronach sklepów zagranicznych też jej nie można dokupić. Mhm. Więc... Tak, jest to deck builder, w którym właśnie zbudujemy swoją talię, wyprawy, gdzie odkrywamy wyspę, rozbudowane krainę, tak. Tutaj właśnie, do tej gry niestety musimy mieć dużego stołu, bo nie plansza, to jest właśnie olbrzymia. Dlatego mamy, że to, a to fajnie, że te wszystkie botoniki, którym płacimy za akcje i tak dalej, zmieszczą się na planszy. A to gra, w której właśnie odkrywamy wyspę, możemy odkrywać nowe wykopaliska, możemy je badać, pokonujemy potwory, które się na nich pojawiają, możemy ulepszać się tam, wspinać na torze badań, które w sumie, za które punktujemy najwięcej. Możemy kupować nowe karty przedmiotów, które jakby dodają nam fajne rzeczy do talii. Co jeszcze? No nie wiem, dużo rzeczy, żeby iść przede wszystkim ścieżką rozwoju, gdzie mamy fajnie pomyślamy, mamy no tak, dziennik i... Faza badań, nie? No, ale fajnie, chciałem powiedzieć, że fajnie jest tam pomyślane, że jest dziennik i lupa, gdzie lupą najpierw coś badamy, a później w dzienniku to zapisujemy, co uzasadnia nam, dlaczego dziennik nigdy nie może wyprzedzić lupy. No i lupa zawsze, oprócz tego, że na koniec gry wygeneruje nam odpowiednią liczbę punktów, to też załatwia nam kompasy, które są po prostu jedną z walut, za które możemy kupować artefakty, czyli bardzo istotne karty. Natomiast dziennik załatwia nam w teorii lepsze bonusy, bo może nam załatwić pomagiera, może nam załatwić drugiego pomagiera, może nam ich ulepszyć, może możemy dzięki jednemu z tych bonusów zabić za darmo potwora, czy dobrać kartę. No i przede wszystkim wygenerować dużo, no tam chyba się najwięcej punktów, nie? Nie, właśnie generuje, nie. Bo nie, lupa daje więcej punktów. Nie, a mi chodzi, że w ogóle cały ten tor chyba najwięcej punktów może, generuje. No, ale fajne, że mamy kilka opcji, znaczy plansza jest zbudowana, ładnie wszystko pasuje do siebie i musimy iść w każde swoje miejsce. Nie tak możemy jest. Ominąć wykopalisk, żeby na przykład tylko skupić się na badaniach swojego toru, ponieważ i tak jak nie pójdziemy na wykopaliska, nie dostaniemy surowców, za które będziemy mogli się wspinać na danym tym torze. Musimy karty, możemy zagrywać jako na przykład zdobywać surowce, możemy jako akcje, a możemy też zagrywać karty jako jakiś środek transportu. Tak. No właśnie to też mi się podoba, to że spełnia jedna karta może spełnić tak. Ileś tam tak, funkcji, nie? Tak, mamy jedną akcję główną, możemy kilka, ile chcemy akcji dodatkowych z piorunami. Nie, no jest tu w każdym razie dużo kombinowania, nie? Dużo rzeczy się po prostu w tej grze fajnie zazębia, także możemy robić. Nie ma czegoś na siłę. Całkiem sporo kombosiki. Nie ma czegoś na siłę i. A i do tego jest jeszcze druga strona mapy, która daje nam trochę zaawansowaną i rozbudowaną. Czyli może nie rozbudowaną, ale bardziej zaawansowaną rozgrywkę, trochę inną. Jak się wrzuci podstawowa rozgrywka, możemy przesiąść na drugą stronę mapy, która daje nam zupełnie inne pola,
inne możliwości. Tak, no ona chyba szybko się nie znudzi, bo te wykopaliska generują nam w różnej liczbie różne zasoby, do tego są różne potwory, to wszystko dobieramy w sposób losowy, więc jest tego naprawdę, naprawdę całkiem sporo. Gdzie... No i karty też w sumie, nie? Pierwsze no i karty też, tak. W drugiej rozgrywce już były totalnie inne karty, gdzie będzie, ale super, ale super i tyle, nie? No, także jest tego wszystkiego na tyle dużo, że regrywalność tej gry jest naprawdę duża i no fajne jest to, że ona tak naprawdę ma proste zasady, to jest strasznie prosta gra, ale jest to, no, wydaje się, duża, tak. Duża fajna gierka. Znaczy, przystępna jest instrukcja, o, tak. Też ładnie napisana i na pewno jeśli do niego, do niej dosiądziecie, to się szybko nauczycie grać. Tak, dlatego fajny w ogóle klimacik, a już niedługo przecież G3 wypuści Quetzala, gierkę w podobnych klimatach. Quetzal wydaje mi się jeszcze bardziej rodzinny tak naprawdę. Tam będziemy sobie zbierać sety, ale też będziemy właśnie odkrywać bajecznie zilustrowaną dżunglę. Zamiast jest dżunglę, uciekło mi. Wyspę? No powiedzmy wyspę. Będziemy sobie zbierać sety. Także ogólny feeling gry, klimat będzie właśnie taki jak w Arnaku. Także coś czuję, że co? Zombiaki już odeszły. Tak. Tak, jakieś rycerze ten i teraz będzie. Wyspa. Teraz będą wyspy. A niedługo wyjdą pewnie dinozaury. Być może. Bo dużo jest dinozaurów. No ale Spirit Island. Kurczę, teraz nic tylko udawać się na wyspę. Tak. No dobra, to co? Jeszcze mamy. No, kilka gier jeszcze czeka u nas na. Tak, ale to zrobimy sobie osobny kolejny odcinek. Po prostu będziemy wam co jakiś czas pokazywać, omawiać pokrótce. To co graliśmy, a jeśli chcecie bliżej poznać te gry, czy zobaczyć jak wyglądają komponenty, co jest tam w środku, no to zapraszamy przede wszystkim na szybkie wrzutki. Są to filmiki, które nagrywamy zaraz tak naprawdę na świeżo po rozgrywce, gdzie możecie właśnie zobaczyć jak gra wygląda, o co w niej chodzi, bo zawsze staramy się też na szybko streścić te zasady, dlatego niektóre szybkie wrzutki wcale nie są aż tak szybkie. No i nie mamy tu jeszcze, nie wiem, tego tygodniowego hitu, czy zeszłotygodniowego hitu, The Isle of Cats. O tak. Gra o wyspie kotów, które ratujemy koty. Tak, też wspaniale wydana, ładnie wygląda. Będzie polska wersja i to jest wielkim hitem zeszłotygodniowym. Tak, ale to sobie opowiemy w kolejnym reku. No to co? Klasycznie. Dajcie suba, a jeśli już macie, to namówcie kogoś innego, żeby dał. Nie no. Lajkujcie. Wbijajcie na nasze grupy 12 kości, gdzie przypominam, że co miesiąc mamy jakieś fajne zadanie, zawsze są jakieś fajne gierki do wygrania. Wbijajcie na planszowe wynalazki, gdzie pokazujemy wam właśnie i wy nam pokazujecie też właśnie planszowe wynalazki, gry w Polsce niewydane. Choć jak się okazuje, niektóre z tych planszowych wynalazków koniec końców trafiają. Na przykład jest wynalazkiem. O tak, trafiają do Polski. No i co? No lajkujcie nas ogólnie, lubcie, bo my was lubimy. Lubcie. Lubcie. Dobra, nie wiem jak zakończyć, więc nie przeciągam. O. Dzięki za uwagę i do kolejnego. Cześć. Cześć.